Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wojtek, witam was w kolejnym odcinku serii Tomb Raider Legend. Tomb Raider oczywiście, Underworld. I kontynuujemy sobie dalej. Tym razem wchodzimy do tej czarującej cieczy. Zapomniałem wam chyba włączyć znowu napisów. A nie, włączyłem. To jest za szybko. Nie wiem tylko dlaczego tak szybko przeminęły. Aby zdetać powolnych zniewolonych. Chyba nie. Wstawaj, Lara. Tłucz. Tłucz go. Dobra i cyk. Zajebiście. Teraz tak, czy ja to mogę jakoś ruszyć? Nie, nie mogę. Więc tutaj chyba raczej nic nie zrobimy. Ja mam dziwne wrażenie, że mi tu gdzieś teraz jeszcze jakiś... No właśnie jest. Kto to jest? Jakiś dziwny typ. Z takim czymś jeszcze do czynienia nie mieliście. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale tu jest gdzieś bonus. Nie? Czemu mi tutaj... Takie dziwne dźwięki jak bonus. Bo my to będziemy mogli użyć, ale dopiero wtedy, jak będziemy mieli kolejną część tego czegoś tora. Tu mi coś wyleci na 100%. Tak myślałem. Żegnam. Oj, drugi. Sio. No i są łatwi. Myślałem, że oni będą znacznie trudniejsi. Myślałem, że będą trudniejsi od psów, no bo w końcu... Tu są jacyś tam... Oho! Tak. Tutaj to już się widzę... O cholera, ile ich tu jest? What the fuck? Nie za dużo? No ten się widzę chyba zregeneruje w całości. Nie zdążył. A nie, zdążył! No chyba nie... Sio. Żegnam. No. Prawidłowo. Dobra, moi mili. Teraz tak, ja nie wiem, co tu za bardzo trzeba zrobić. Intryguje mnie cały czas tamta łapka, którą możemy sobie wcisnąć. Znowu jakieś skomplikowane te zagadki. Nie, tutaj nic nie możemy zrobić, ale tak jakby... A, wiecie co? Chyba wiem, o co chodzi. Tak mi się wydaje, że my to musimy jakoś podnieść do góry, żeby to przestało po prostu ziać tym czymś dziwnym. No chyba nie. Co my tu mamy zrobić? Słuchajcie, pisaliście, że tutaj to jest skomplikowane strasznie. Ale cholera, nie wiedziałem, że aż tak. No co, niby teraz za blisko jestem? Czyżbym miał się tego złapać? Aha. I to nam się zamknie. Aha, i rozumiem, że tutaj jest dopiero posąg Tora. Aha, czyli tu będziemy schodzić najprawdopodobniej, powiedzmy, poziomami. Tylko pytanie brzmi, czy jak ja się tego puszczę, czy to się czasem nam na nowo nie aktywuje? Ale dobra, i teraz chyba będziemy mogli się po tym zsunąć, tak mi się wydaje. Nieco niżej. To było chyba Y-kiem, tak Y-kiem. Oh shit, no chyba nie. Chyba raczej nie. Aha, bo to tak działa, jak my się tego złapiemy, to to sprawia, iż poziom wody nam się podnosi. No dobrze, tylko że wiecie co, ja mam teraz dylemat, bo nie za bardzo wiem, jak to ewentualnie teraz zatrzymać. Świetnie. Podtopiliśmy się. Ewentualnie może być jeszcze inny, może być jeszcze inny patent. Może tu się gdzieś ewentualnie zejść da. Może tak tu, o, tu coś mamy, jakiś tu mamy jakiś ten. Może ja muszę wskoczyć na niego? Nie wiem, boję się. Ewentualnie spróbujmy może z jakiejś innej strony coś wykminić. Bo to ewidentnie musi być
A, tutaj mamy jakieś zejście. Tutaj nie wiem, czy widzicie, mamy półeczki, za które możemy się złapać. Ja spróbuję do nich... A nie, czekajcie, tam jest, na początku. No chyba nie! Powiedzmy, param pam pam pam, mam love net. Tam, zobaczcie, mamy jakieś przejście, więc to chyba tam będziemy musieli. Ale już też widzę, że tak, tutaj mamy jedno, nie wiem, czy z drugiej strony też jest, ale chyba nie ma. I właśnie przez to będziemy musieli najprawdopodobniej przejść, żeby było dobrze. Chociaż mam pewne obiekcje co do tego, że... Ale nie, już widzę, że tędy da się zejść na dół. Teraz tak, rozumiem, że na drugą stronę... Hop. Aha, to jest ruchome, dobra. Okej, okay, to widzę, że też jest ruchome. Hop. Okej, okay, dobra, mamy checkpoint, więc jestem... jestem przeszczęśliwy. Nie powinniśmy mieć teraz problemu, tylko teraz jest kwestia tego, gdzie tutaj przejść. Ale wydaje mi się, że chyba tędy, bo tutaj... Co prawda tam mamy jakieś punkty do łapania, ale wydaje mi się, że to będzie zupełnie do czego innego nam służyło. Hop. Hop. Zaraz skacz, bo przecież to się zaraz zawali. No wskakuj szybko. No idźżesz. No świetnie, miałem takiego farta. Dobra, tutaj chyba mogę bez problemu przeskoczyć, dobra. Tu ktoś wyskoczy na bank. Coś słyszę, jest, jest. Są znajomi. Spróbuję ich naraz dwóch. Hop. Hop. Nice. Jeszcze? Więcej was matka cholera nie miała. Hop. Dobra, tu sobie włączę slow motion. Dobra, na razie nie słychać żadnych wrzasków, więc wydaje mi się, że udało nam się zniszczyć ich wszystkich. Teraz tak, ja chcę wejść sobie na ten kamyczek, chcę zobaczyć, co tutaj jesteśmy w stanie zrobić. Jak widzicie, tak, musimy się na pewno przedostać na drugą stronę, to jest pewne, bo tam mamy kolejny ten ala nasz pstryczek, elektryczek, który musimy na pewno przesunąć, żeby nam się udało. Tutaj wnioskuję, że musimy od ściany do ściany. No chyba nie. Ostatnio bardzo dużo zauważyłem, że mówię, no chyba nie. No nie! Poszło won. Skacz na niego, na niego. Tu ci zaraz wyjdzie kolejnych dwóch panów. Idź w cholerę. Ty też. I chyba jeszcze dwóch wyjdzie. A nie, to wszystko. Hop. Wiecie co, no na pewno musimy wejść na górę, ale Holender, czemu ona mi tu nie chce przeskakiwać? Czemu ona nie chce skakać? Co jest? Przecież w takim wypadku, jeżeli to, tak to ma wyglądać, to w ogóle nie ma nawet opcji, żebym ja to przeszedł w jakiś tam sposób. Bo tak, tutaj widzę, nigdzie przejścia nie ma. Aha, oni jeszcze pewnie czymś plują. No to świetnie. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć, naprawdę dobrze wiedzieć. Dobra, ciebie nie ma. Ciebie też. A ciekawe, czy ja rzucę w nich granatem. Ciekawe, czy granat coś im zrobi. Przykleił się do niego, ale odejdź ode mnie! Oj, zrobienie granata w tego typka to chyba nie był dobry pomysł. Ale zobaczcie, on się chyba rozdupczył tak, że... Tak, on się tak rozdupczył, że nie ma... że nie chce nawet nam się tutaj nic regenerować. No dobra, ale kurczę, co ja mam tutaj wyczynić? Co? Bo ja tutaj, jak widzicie sami, nie mam możliwości się złapania czegokolwiek. Tutaj też mam tak średnio z przeskoczeniem na drugą stronę. Tej belki raczej się nie złapie. Zauważcie, że tutaj wyżej mamy możliwość.
Tylko co z tego, jeżeli ona mi się, Holender... Niech, patrzcie, nie chce mi się od ścian odbijać. I nie wiem, jak tu przejść. Naprawdę, chociażbym bardzo chciał, to mam z tym mega problem. W tego bij! Naskocz na niego. Teraz na drugiego. Hop, hop. Aha. Tu będzie następny. Zostaw mnie, trupie. Dobra, zabity. No i teraz jak to zrobić, żeby było dobrze? To ja bladego pojęcia nie mam. Tutaj nie ma nawet opcji, żebym przeskoczył na drugą stronę. To jest raczej za nisko, żebym w ogóle w jakikolwiek sposób mógł to ogarnąć. Tutaj raczej nigdzie nie przejdę, nigdzie raczej nie przeskoczę. Hop, hop, o. A teraz mi zadziałało. Nie wiem, od czego to zależy. Naprawdę nie wiem. Hop. I tu się spuszczamy na dół. Chyba raczej nic mi nie wyskoczy. Dobra, tutaj widzę, mamy... Hop. I... Dobra, tu się musimy na pewno rozhuśtać. Hop. Świetnie. I teraz... Co tędy mamy zrobić? Tutaj widzę, że możemy coś złapać. Czyli, aha, czyli możemy rękę Tora przegipnąć w naszą mańkę. I tutaj do tyłu, hop. Świetnie. Na razie idzie nam dobrze. Na razie jestem z siebie zadowolony. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Aha, i tu wpadnę pewnie. Ciężki ten poziom. Zresztą sami pisaliście, że... No! Naprawdę. Naprawdę. Świetnie. Super. Ubóstwiam. Po prostu ubóstwiam. Naprawdę ubóstwiam. To się nam raczej nie cofa. To dlaczego nam się wtedy Holender tego nie złapała? To ja bym tego pojęcia nie mam. Teraz tak. Tutaj nie ma nawet możliwości, żeby nigdzie odskoczyć, więc... No kurczę... A, bo tu trzeba było na rogu. Coś jest? Jest, oczywiście, że jest. Dziwne, żeby nie było. Sio! 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 Giniemy. Następny? Oczywiście. Nawet dwóch znowu. Ponownie. No, ale ja widzę, że mogę strzelać dwoma pistoletami naraz. Fajnie. Dostał kopa. Oj, lara, lara, lara. Jeszcze ktoś? Chce się nawinąć? Nie? Cieszy mnie to bardzo. Dobra, dawać mi ten sekret. I teraz tak, wydaje mi się, że stąd... Tak, stąd raczej już też możemy przeskoczyć... Nie, stąd też nie możemy przeskoczyć na to. Teraz nie wiem, gdzie za bardzo mnie to będzie prowadziło. Do czego? Aha, to mnie prowadzi do tego. I teraz nie wiem, czy to już jest wszystko. No jeszcze tej cieczy trochę nam zostało, ale już tak jakby mniej. I teraz tak, ja bym chciał się wrócić, bo chyba wrócić się muszę. I teraz tak, tutaj mamy jeszcze jakieś zejście, tutaj w ogóle mamy... Aha, bo tędy to my przyszliśmy. Dobra, to tutaj kombinować za bardzo nie będę. Tutaj teraz schodzimy na dół, cyk. Do tyłu? Tak. Ktoś tu jest. Już go słyszę. Naszych kolegów. Wspaniałych. Ty! Ty se nie pozwalaj za dużo. Ty też. Dobra, już chyba... Przynajmniej tak mi się wydaje, że ich nie słyszę. Mamy bonusik. Hop, dobra. Teraz co to robi? Aha, to się jakoś kręci?
Aha, czyli to musimy jakby chyba wkręcić na sam dół. Aha, i teraz podnosi nam się głowa Tora. To się zamyka? Aha, przestaje w ogóle lecieć ta woda. Aha, i otwiera nam się ogólnie tor. Dobra, czyli idziemy po jego pasek, który jest tutaj. Dobra, tylko teraz kwestia jest, słuchajcie, tego, jak się dostać na samą górę do tora. O, proszę, mamy apteczkę. A, rozumiem, że tędy. A nie, nie tędy. Chyba, że z jakiegoś innego z tych filarów. Czekajcie, tutaj mogę się czegoś złapać? Aha, to było od tego. No, tego bym zrobić nie chciał, bo bym musiał zaczynać tak na dobrą sprawę wszystko na nowo. Dobra, słuchajcie, jesteśmy tutaj. Teraz tak, raczej na rękę Tora nigdzie nie mogę wskoczyć. Na żaden z tych filarów również, więc chyba nie pozostaje mi nic innego, jak dobrze wycelować. Więc spróbujemy to zrobić. O, dobra, udało się. No i pas Tora jest nasz. Całkiem nieźle. Królestwo umarłych. Odblokowano nowy wpis w dzienniku. Teraz jesteśmy super mega dokokszoną larą. To myślę, że nie powinno nam dużo rzeczy sprawić problemu. Tylko, że teraz tak. Rozumiem, że kwestią naszą jest to, żeby się w ogóle stąd wydostać, tak? Widzę, że tak. Tymi filarami możemy ruszać. I ten chyba musi wejść w tą dziurę tu. No chyba raczej tak, bo tutaj innej możliwości nie ma. A tymi filarami raczej nic z nimi zrobić nie możemy, z tego co widzę. Teraz nie wiem, czy tutaj nie. Tu się w żaden sposób wbić nie możemy. Hop. Tylko teraz pytanie, czy ja mogę nawet na ten filar jakoś wskoczyć? Może z tego tora trzeba wskoczyć, nie? To nie wiem, bo teraz zauważcie, że jak złapie się... A czekajcie. Świetnie wskoczyłaś, naprawdę super. Oby tak dalej, naprawdę, oby tak dalej. Dobra, już widzę, że muszę na nowo zejść i to przesunąć. A może to się musi przewrócić? Chyba to zbugowałem. Bo to nawet nie dotarło do końca. No nie, dobra, jest ok. Dobra, ustawiliśmy totem tak, jak być powinien. Teraz tak, wydaje mi się, że powinniśmy przejść tędy. Ale jak sami już widzicie, nie mam możliwości nawet. Kurde. Ale nie no, my chyba musimy jakoś, wiecie co, to szybko w miarę zrobić. Czyli najprawdopodobniej musimy użyć tego. Ja wiem, że to się zaraz zacznie ruszać. Hop. Musimy się koniecznie na tym wbijać w górę. I tutaj musimy działać szybko. Co? 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 Nie, no chyba nie. Ja wale. To będzie dramatyczne, bo tutaj cholera, trzeba bardzo szybko działać, plus kamera niestety, jak widzieliście przed chwilą, w jednym z momentów mi się zgliczowała jakoś dziwnie, magicznie, co spowodowało ten taki dziwny patent, jaki się pojawił. No, możesz mi to wsunąć tu na miejsce. Dobra. I teraz raczej wyboru nie mamy, bo chyba raczej o to chodzi, żeby po prostu wbić się jak najwyżej. Czyli używamy A. A. No. Chcę użyć A. O. I teraz wbijamy się na górę. Dobra. Teraz musimy puśnąć się raz. Przeskoczyć na to. Teraz na to. Teraz na to. I jesteśmy tutaj bezpieczni. Bo tutaj poziom, tak, poziom tego gluta się wyżej już nie podniesie.
Teraz idziemy w drugą stronę, do drugiego gluta. Znaczy do drugiego gluta. Do drugiego miejsca, z którego możemy pobrać naszą, powiedzmy, moc. A właściwie może nie tyle pobrać moc, co wiecie co, ogarnąć. Rozumiem, że nie mam wyboru i muszę iść tędy. Hop. Chyba nie! Nie, serio, masakra. Naprawdę masakra. No kurde, no chyba sobie ktoś żartuje. Nie mogą tych checkpointów, słuchajcie, robić częściej, no proszę was. A tak w ogóle, to chyba posiadając moce Thora, to nam nie powinien być chyba groźny taki glut niebieski. Dawaj, pchaj to. Kurde, no nie mogę tego przepchnąć teraz, no. Nie wiem dlaczego za pierwszym razem to mi od razu wpadło w ten. Nie mam żadnego pojęcia. Dobra, łapiemy się tego. Stajemy tutaj, używamy A. Wbijamy się do góry. Hop. No co jest? Mówię wam. Tragedia. Ja bym chciał chociaż skończyć to, żeby skończyć odcinek, ale widzę, że to taki hop nie jest. Wiecie co, ja bym to po prostu zostawił w cholerę tak jak jest, chociaż mam dziwne wrażenie, że to musi być jednak prosto, bo inaczej się zsunę w razie gdyby się okazało, że będę gdzieś tam na górze, więc wolę już to wyprostować. Może byście mi nie wiem co robili, to ja nie mam zielonego pojęcia dlaczego tutaj ona skacze raz w tą stronę. No do góry! Co ty robisz? Halo? Łap się tego! No, what the fuck? Nie podoba mi się to. Jednym słowem mi się to naprawdę nie podoba. Wiecie, nikt nie powiedział tak na dobrą sprawę, że będzie łatwo, ale na miłość... Tomb Raiderowo, bez przesady, no. Ja wiem, że to jest gra, która wymaga maksimum zręczności, maksimum ogaru, ale kurczę, no takie akcje, żeby się dziwne działy. Nie wiem, może to jest wina pada, czy czegoś, ale jest to naprawdę mega dziwne, że... Hop. Hop. I do góry hop. Dobra, i tu jesteśmy bezpieczni. Do tego momentu jest w porządku. Teraz tak, ja nie wiem, chyba tędy... O nie! Z tymi panami to ja podziękuję bardzo. Do widzenia. No nie, tutaj się to odpalało. Dobra, włączę sobie, słuchajcie, adrenalinę, bo... Że tak widzę, oberwałem. Hop, hop. A tu było ich tylko dwóch, nie było ich więcej. Dobra, i tutaj teraz nie wiem za bardzo co zrobić, bo zauważyliście, że... Może nie tyle co zauważyliście, ale jeżeli dobrze pamiętacie, to tak na dobrą sprawę my stąd żeśmy przyszli. Tutaj przecież jakoś chyba żeśmy zaczęli, nie? Bo pamiętam, że tędy to my żeśmy przechodzili na drugą stronę, jak to się zawalało. Więc teraz jest dylemat i kwestia taka, czy aby na pewno muszę tutaj przejść i tutaj przeskoczyć. Tego niestety nie wiem, ale wydaje mi się, że chyba tak. Hop. Dobra, do przodu trzymam. Hop. A nie, jednak tędy musimy raczej przejść. Lara, nie gibaj mi się tak, proszę cię. Hop. Hop. Dobra. No, przecież ja ich zabiłem! A wiecie, z czego bym się najbardziej śmiał? Najbardziej bym się śmiał, jakby się okazało, że ja nie wziąłem pasa Thora. Ale to już chyba byłoby chamstwo totalne ze strony gry. Gdyby się okazało, że tak nie jest. Dobra, teraz hop. Aha! I teraz hop, top, siop tutaj. Dobra. Hop, siop tutaj. Świetnie. I teraz musimy znowu zrobić patent, żeby jakoś to ogarnąć, żeby jak najszybciej gdzieś się przedostać, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale chyba, że mogę stąpnąć na młot Thora. Ale mam co do tego dziwne przeczucie, że chyba jednak nie. Dobra, wbijamy się na górę. I teraz tak, ja mogłem się raczej chyba tutaj
tutaj, Lara. Tylko się nie cholera w tym glucie nie... Nie dotykaj tego gluta. Dobra, może tutaj. Tak, tutaj trzeba. Dobra, zajebiście, udało się. Tu mi pewnie za chwilę ktoś wyskoczy. Bo dziwne by było, gdyby nie. Ale dobra, mamy na sobie pastora, więc... Pastora. Więc nie jest źle. Tutaj rozumiem, że muszę hop. Dobra, i chyba możemy stąd wyjść. Aha, mogliśmy przecież tędy odskoczyć. No dobra, trudno się mówi. Nie za bardzo wiem, co się teraz wydarzy. Czy to będzie koniec, czy jeszcze coś gdzieś tam nam się zrobi. Chociaż mam dziwne wrażenie, że teraz musimy stąd po prostu wyjść. Mamy 31, ewentualnie 32. A wiecie co, czekajcie, ja muszę jedną rzecz zerknąć. Nie wiem, czy pamiętacie, tam był ten taki kamyczek dziwny, który mogliśmy użyć tylko w momencie, kiedy moc Tora mamy. Wydaje mi się, że on coś nam dawał i wcale bym się nie zdziwił, gdyby się okazało, że odsuwając go, czy gdzieś go przesuwając, o tym mówię, dostaniemy jakiś bonus. Tutaj. Haha, oczywiście, że tak. Proszę bardzo. To co najważniejsze mamy, czyli dostaliśmy relikt. Aha, tu były dwa relikty. Aha, czyli stąd. Aha, czyli skarbu nadal nie mamy. No mówi się trudno. Dobra, słuchajcie, dochodzimy do zapisu i kończymy na dzisiaj. Widzę, że akurat wyjdzie 20, około 300 minut. Więc nie będzie, myślę, źle. Teraz rozumiem, że będziemy na tym motorku musieli wracać ponownie. Coś mi się tak widzi. Dobra, motorek mamy. Dojedźmy sobie do checkpointa. Do tyłu. Hop. Aha, tu będziemy teraz musieli pewnie kombinować z przestawianiem, z odsyłaniem i tak dalej. Na pewno. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się tędy przejechać. Tak, widzę, że tutaj jest bonus, ale już mi się nie chce go totalnie zbierać. Mi się też wydaje, że tutaj będzie więcej takich pierdółek małych. Bądź też nie. Może, że ten motor nie może jechać szybciej. Coś mi się wczytało. Nie za bardzo wiem co. Hop. Pająki! Jak miło. Fuck, no chyba nie. Sio, no dajcie mi przejść tu jakoś. Jakie gówno, no. Super. Ej, no ja nie mogę nic zrobić, no. Wypierdzielać ode mnie! Kurde, co jest? No gin! Cie! Wszyscy po kolei! No. Chyba wszyscy pozabijani. I teraz tak, słuchajcie, mamy tą naszą ala niby moc. Ja nie wiem, czy my tutaj możemy jakieś ewentualnie kamyczki, czy... też inne rzeczy zrobić. Cholera, powinienem kończyć, ale jednak nie. Musimy stąd wyjechać przede wszystkim. Szkoda, że nie udało mi się chociażby tego skarbu zdobyć, chociaż wiecie, tak na dobrą sprawę może jeszcze będzie gdzieś możliwość, żeby go zdobyć, ale... Fajnie, Wojciechu, tak, bardzo inteligentnie, no po prostu przeinteligentnie, żeś to zrobił. Przeinteligentnie, tak. Hop do góry. Hop do góry. Teraz gdzie? Hop do góry. I tutaj wajchę proszę mi opuścić na dół. No, what the fuck? No, teraz zadziałało. I hop do tyłu. Dobra, jesteśmy bezpieczni.
Cóż, myślałem, że motor gdzieś mi wcięło. Ale jest. To jademy. Dobra, udało się. Tutaj jak widzicie po drodze też jest trochę tych dzbanuszków, skrzyneczek, śród pierdut i tak dalej, ale już... Dobra, mam nadzieję, że tutaj już będzie to... O, jest, dobra, jest ta wajcha. Teraz nie pozostaje nic innego, jak ją po prostu wcisnąć. Nie działa nadal? Mam tą głowę? Tak, zabraliśmy tą głowę, dobra. Działa, no to hop. Aha, i otworzyło nam się to. A tutaj nie ma nic, jakiegoś cholera, nie wiem, gdzie jest ten skarb cały czas. Kurde, no powinniśmy już kończyć, ale jakoś tak mi się nie chce. Chciałbym chyba skończyć już ten... Nie! Jak to przejść? Jak to przejść? Wiecie co? Ja myślę, że tutaj się pożegnamy, zakończymy sobie w tym miejscu, jak już mam tutaj to ogarnięte, jak już jest to wszystko otworzone i po prostu w kolejnym odcinku sobie zrobimy, bo widzę, że już jak zwykle przedłużyłem. Także cóż, moi mili, ja wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie odcinka, jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a na dzisiaj to tyle, trzymajcie się i cześć!